inauguracyjnym meczu ze Śląskiem Wrocław w meczowej 18 Lecha Poznań zadebiutował Miłosz Mleczko. 17-letni golkiper pochodzący z Chorzowa do seniorskiej drużyny Kolejorza został zgłoszony przed rozpoczęciem obecnego sezonu. Bramkarz, który jest na etapie zdobywania przede wszystkim doświadczenia i to na pewno trenując na co dzień z takimi zawodnikami, którzy grają w Ekstraklasie, których do tej pory często oglądał tylko w telewizji. Trenując z bramkarzami, którzy mają rzeczywiście bardzo dużo do zaoferowania, jeżeli chodzi o doświadczenie, o wiedzę, na pewno bardzo dużo zyskuje. Ale oprócz tego jest to bramkarz, który musi pracować nad każdym elementem sztuki bramkarskiej. Mleczko w obecnych rozgrywkach ma pełnić funkcję trzeciego bramkarza Lecha Poznań. Miłosz nie ma większych szans na wygryzienie ze składu Jasmina Buricia czy Matusza Putnockiego, więc doświadczenia meczowego ma nabierać w zespole rezerw. Do Lecha Mleczko trafił 2,5 roku temu z Ruchu Chorzów. Zdecydowałem się na ten krok, bo wiedziałem, gdzie przychodzę, że tutaj moim zdaniem i w mojej opinii było najlepsze szkolenie bramkarzy. Było tutaj kilku trenerów bramkarzy, ale również bramkarze tutaj byli na bardzo wysokim poziomie i przyciągała po prostu ta myśl tego, że mogę się w dalszym ciągu bardzo dobrze rozwijać. Miłosz ma 191 cm wzrostu. Na swoim koncie dopiero 3 mecze na poziomie seniorskim. Wszystkie rozegrane w zeszłym sezonie w zespole rezerw. Częściej występował w drużynie juniorów starszych, z którą odpadł w półfinale Centralnej Ligi Juniorów. Wśród swoich bramkarskich idoli Mleczko wymienia 2 dość znane nazwiska. Na pewno jest to Neuer w tej chwili. Też dużą uwagę zwracam na Courtois, ale też staram się analizować jak najwięcej gry bramkarzy na tym wysokim poziomie. Także tych dwóch to jest, można powiedzieć, idoli. Młodemu bramkarzowi Lecha Poznań życzymy oczywiście pójścia w ślady Niemca i Belga oraz wielu sukcesów w barwach Kolejorza.